Cześć. Cześć. Tomasz. Sebastian. I witamy Was w Brzęczystowie Zdroju. Co my tu robimy? No właśnie, przyjechaliśmy pozwiedzać Beskid. Sądeczki? Dokładnie. No, ale o tym, jakie mamy plany, to Wam gdzieś tam po drodze opowiemy. Najpierw tematy logistyczne, czyli jak my żeśmy się tutaj dostali. Samochód zostawiliśmy w Rytrze. Przesiedliśmy się na pociąg. No, tu chyba biletu się nie... Dotarliśmy właśnie tutaj. Jakieś pół godzinki, nie? Mniej więcej. Tak, mniej więcej tyle gdzieś było. Także to nasz jest pierwszy sukces dzisiaj, czyli udało nam się dojechać o takiej porze, tak, tam gdzie chcieliśmy i w tym czasie, kiedy chcieliśmy. Także zdążyliśmy na pociąg, no i wysiedliśmy na tej stacji co trzeba. To dwa sukcesy. Odnośnie porażek na starcie. To nie wzięliśmy wody. Myśleliśmy, że tu można gdzieś kupić, a dowiedzieliśmy się, że nie można. Że może tu być duży problem ze sklepem. Generalnie jest uzdrowisko, ale tak naprawdę 4 km od stacji Żegiestów Zdrój. I chyba nie w naszym kierunku. Dokładnie, więc mamy problem. A jest ciepło. Bardzo ciepło, więc wody nie mamy w ogóle, tylko troszeczkę kawy. Nawet bidonów nie uzupełniliśmy z wodą, bo po co? No, to co miłego nas spotkało, to jeden z lokalnych tutaj mieszkańców troszeczkę nas poratował i dał nam... Po takim półlitrowym piciu. Po małym piwku nam dał na drogę, żebyśmy nie uschli dzięki. Po drodze. Także dzięki bardzo. Duża szansa, że uratowałeś naszą dzisiejszą wycieczkę. No to co? Koniec gadania, idziemy poszukać szlaku. Jacyś górnicy tu gdzieś byli. Hey.
Obiecaliśmy wam, że jak już wyjdziemy na szlak, to opowiemy wam w ogóle, jakie mamy plany na tej wyprawie, chyba to trzeba powiedzieć, no bo będziemy raczej tutaj... w przechadzce. Ale będziemy tutaj więcej niż jeden dzień, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Poczekaj. Dobrze, wróciliśmy, tak? Tak, bo tu zwierzątka na drodze nas atakują. Tak, tak, jakieś... Nie będziemy trzymać nazwy, tak zobaczycie sobie to. Może już widzieliście. Na innym naszym filmie. Każdym razie. No tak. Wróćmy do tematu, co my wam chcieliśmy powiedzieć. O wyprawie. O wyprawie chcieliśmy powiedzieć. Po co tu przyjechaliśmy? Tak. Plan jest taki, żeby się pokręcić troszeczkę po tym Beskidzie Sądeckim. Okej. Okay. Lecimy. No dobra. No i co? I mieliśmy wam po drodze opowiedzieć, jakie mamy plany, ale tak wyszło, że mamy przymusową przerwę. W ogóle chcieliśmy wam się pochwalić, że w końcu będziemy mieli piękną pogodę. I prognozy są na słoneczko właściwie cały czas, tudzież małe chmurki. No ale tak się złożyło, że... Że mamy kurteczki przeciwdeszczowe na sobie. I pokrowce trzeba na plecaki założyć, bo troszeczkę zaczęło padać. No. Dobra, to szybciutko wam opowiemy o tych naszych planach. I też nie zdążyliśmy wam przed chwilą powiedzieć tego, że w Beskidzie Sądeckim jesteśmy pierwszy raz. Dokładnie. I tak naprawdę o tych górach nie wiemy... Zupełnie nic. Kompletnie. Dlatego tak nam idzie powiedzieć, co my tu chcemy zrobić. No, w każdym razie, z tego co wiemy i to co wam możemy powiedzieć, to jakby w Beskidzie Sądeckim są dwa główne pasma, czyli jest pasmo Radziejowej, no chyba tak. Jako pierwsze trzeba wymienić, no bo jest wyższe. Tak, i to drugie. Czyli pasmo Jaworzyny Krynickiej. I jeszcze są dwa takie małe pasemka. Góry... To tu wam napiszemy jakie. I te drugie, tak. I jedne są przedłużeniem pasma Radziejowej, drugie przedłużeniem pasma Jaworzyny Krynickiej. Można to tak powiedzieć. Nie wszyscy je do Beskidu Sądeckiego zaliczają, ale generalnie tak, żeby było jak należy, poprawnie, to próbujemy wam powiedzieć wszystko. A Słowacy to też nazywają Beskid Sądecki? No właśnie nie, dla nich to jest... inaczej to nazywają. No właśnie. Tak, no ale to jakby z naszej perspektywy tak to wygląda. No i plan jest taki, że najpierw wbijamy z Rzegiestowa Zdroju. Niebieskim szlakiem, tak, cały czas idziemy niebieskim szlakiem. Tak, na główną grań, czyli na grań Jaworzyny Krynickiej. Tam na rozkładzie mamy jedną bacówkę, jedno schronisko i w tym drugim planujemy nocować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak. I później zamierzamy przejść kawałek Jaworzyną Krynicką. Tą granią, tak, zejść i wejść. Zejść do Rytra, czyli tam, gdzie mamy auto. Z Rytra wchodzimy na pasmo Radziejowej. Tak. I wtedy też do schroniska. Oczywiście próbujemy wejść na Radziejową, czyli najwyższą górę w ogóle Beskidu Sądeckiego i stamtąd z powrotem do Rytra. Tak. No dobrze, chwilę pogadaliśmy i wyszło słońce. No, także możliwe, że to jedyny deszczyk, mamy nadzieję, że to jedyny deszczyk na dzisiaj. Coś więcej opowiemy wam jeszcze przy pierwszym punkcie widokowym, bo cały czas go szukamy, jeszcze nie znaleźliśmy. A, jeszcze dwa słowa o tej ścieżce ja wam powiem. Generalnie ścieżka momentami jest bardzo, bardzo wąska i wygląda na mało uczęszczaną. Ale z drugiej strony jest dobrze oznaczona. Jest świetnie oznaczona. Naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby ją zgubić. Nam już się udało, tak, zgubić, tak. Znaczy zgubić, no. No, 20 metrów, 30, no dobra, 50 poszliśmy. Nie, 30. 30, gdzieś tam. No, ale to nasza wina, bo był znajdziek, tylko tak. Tak, ale byliśmy przy źródełku, bodajże przy źródle Anny.
Chyba tak to się nazywa. I tak na mapie to gdzieś tam szukaliśmy. A że nie mamy wody, to tak szukaliśmy, czy można tam się gdzieś... Ale taki tu dziwny zwyczaj jest, że źródła się zamyka na klucz. I, no. I pewnie w pijalni można było tylko się napić tego źródła. Ale pijalnie w remoncie, więc wszystko pozamykane. I cały czas jesteśmy bez wody. Znaczy jakieś jedno źródełko, ale to bardziej była woda do kąpieli. No, niż, to widzieliście, taka... W smaku taka sobie. Nie ryzykowaliśmy za dużo, powiedzmy, zwilżyliśmy usta. Tylko tyle. No dobra, to co? Lecimy dalej? Bo się chmurzy. No i co? Zrobiła się pogoda. No, mamy pierwsze miejsce widokowe. No dużo tego widoku nie jest, ale... Ja bym nie narzekał. Ustawiliśmy się tutaj, bo... Zaraz wam pokażemy, bo tutaj coś, coś widać, jakieś górki. I to chyba są nasze górki, bo chyba tamte to nie są nasze na dzisiaj. Właściwie to trudno powiedzieć, no które tak, to są nasze, no bo jesteśmy tu pierwszy raz. Kompletnie mówiliśmy. Nie znamy terenu. Jak się troszeczkę rozeznamy w tych górach, to może wam... Powiemy, co stąd widać, bo na ten moment nie wiemy. Niech was nie zmyli, że idziemy taką piękną ścieżką przez las, płaściutko. Bo przed chwilą skończyliśmy takie dość długie... Pierwsze porządne podejście. Tak, tak. No do tej pory to taka sielanka była. A tu pierwsza taka solidna wbitka. Ile my to już jesteśmy metrów? No na ten moment mamy 900... No 900 z haczykiem. Także już troszeczkę pod górę weszliśmy. No i... Trzeba przyznać, że czujemy to w kościach, nie? Także zobaczymy. Albo dawno nie chodziliśmy. Też. Albo wszystko się składa. Mało wody. Dokładnie. No dawno nie chodziliśmy. Po trzech kabanoskach to co to można chodzić? No tak. Plus jest taki, że jakby... Może jadę z tej, czy tak wygodnie? Wszystko jedno, po prostu się nie kręć. No. To, co chciałem wam jeszcze powiedzieć, co mi Sebastian przeszkadza, to, że plus jest taki, że to słoneczko jednak troszeczkę zaszło za chmurki, bo jakby była taka ostra lampa, no to jeszcze gorzej. To by się naprawdę ciężko wchodziło. Nie masz tu. Poczekaj na mnie. Już? Oddychasz? Tak. No. Weszliśmy na pierwszy oznaczony szczyt na naszej... A czy to nie było szczyt? Szczyt jest chyba na... Nie wiem, no. Było oznaczone, że to szczyt, aczkolwiek wchodzimy... Na inny niż napisali. Do góry. Szczyt się nazywał Pusta Wielka. Nie, to było Rozdroże Pusta Wielka.
To było rozdroże? A szczyt się inaczej nazywał. Nie, no Pusta Wielka się nazywało szczyt, tylko że na niżej było rozdroże. Aha. Pusta Wielka. No pewnie chyba. Nawet nie będzie podpisany ten szczyt, a to miał być pierwszy szczyt. Nie, jak... no był podpisany przecież, sam pokazywałeś prawie, tylko nie doskoczyłeś, dlatego nie widziałeś. Było napisane Pusta Wielka, rozdroże. Oj, co się może i tak. No, czytam, razie, co podskakuje. 1032 metry. Aha. Nie. Pewnie może tu jesteśmy na tej Pustej Wielkiej. Trzeba było wejść, no ale... W każdym razie idziemy cały czas tym niebieskim i żółtym szlakiem. Tu jak gdyby można sobie darować tą górkę i chyba pójść tam od razu skręcić, można było tym niebieskim. I sobie dróżką przejść, bez wbijania na szczyt. No ale na jakiś szczyt wypadałoby wejść dzisiaj, a że dzisiaj tak od schroniska do schroniska planujemy, to szczyty mogą nam się nie zdarzać. No, mogą nas troszeczkę omijać. No to jakiś wietrzyk lokalnie coś zawiewa. No dobrze, w każdym razie idzie się trochę lepiej, bo w końcu lekko z górki. Bo w końcu weszliśmy, przynajmniej teoretycznie, na pierwszą górkę. Oznaczoną przynajmniej, bo tam jakieś takie hopki po drodze to były. No ale ten szlak nie musi prowadzić przez szczyty tych hopek. No to też prawda, no. No i tak to sobie wędrujemy, słuchajcie. Las jest piękny, bukowo-świerkowy, tak? Raz jest więcej buka, raz jest więcej świerku. Teraz tak chyba bardziej pół na pół, nie? No tak. Po lewej buk, po prawej. Nie będę się rozglądał, bo równo buki, jak i świerki to lubią korzenie mieć na ścieżce. To prawda. Podkładacze nóg tacy. No i wyszło słoneczko, tak jak widzicie. Także troszeczkę się tutaj dzieje. O, i widzimy turystów na szlaku. To już liczymy wszystkich, to już razem czworo, nie? Tak. I co? Kolejny szczyt, tak? Jaworzynka. Jaworzynka. Wyciąg płatek. No dobra. Na tą Pustą Wielką 30 minut? My jedziemy 10. Coś tu mi się nie zgadza. No bo w dół. Może być. No dobra. I teraz idziemy na... Bacówkę pod Wierchomlą. Na pewno? A idź na drugą stronę, bo w lewej ręce to tak. Znowu nie w tej ręce, no dobrze. Lepiej. Dobrze, jesteśmy. No. Akurat można się tu mijać, bo jesteśmy w takim punkcie widokowym, na takiej polanie. No taki stok narciarski tak naprawdę. No ale narciarzy nie ma, no to... No bo po trawie to ciężko na nartach się jeździ. No i tutaj chcielibyśmy wam pokazać taki widoczek, jaki stąd jest. No. Także sobie zobaczcie, jak to wygląda. Chwilę sobie tu posiedzieliśmy, coś tam nagraliśmy. No, coś tam wypiliśmy. Ostatnie płyny. No, także jeszcze raz dziękujemy ci bardzo, dobry człowieku, że nas poratowałeś. No, byłoby no. Słabo. No, dzięki bardzo. Ale płyny nam się skończyły właśnie, więc według mapy i wszystkich szlakowych znajdźków wynika, że do bacówki mamy 45 minut mniej więcej. Ale pod górę. No właśnie, no ale jest szansa, że tam w końcu tą wodę sobie uzupełnimy. A też nie jest to pewne, bo nie wiemy, czy to nie jest jakiś sezonowy. Zupełnie obiekt. Nie wiemy, jak to tam wygląda bo kompletnie. To nie jest takie pełnoprawne schronisko chyba, tak? To jest bacówka, no więc teoretycznie małe schronisko, więc wszystko powinno być. No ale tak naprawdę nie wiemy.
to miejsce, w którym byliśmy, czyli Baczówka pod Wierchomlą. Chyba jakoś taka trudna nazwa. I parę słów o tej Baczówce. No tak, ja się obawiałem, czy tam w ogóle będzie kogokolwiek zostaniemy, czy to w ogóle otwarte, czy inaczej. Okazuje się, że to po prostu pełnoprawne schronisko. No, chociaż no to... nie, o noclegi nie pytaliśmy, ale... No ale mniejsza, jak to Baczówka, no nie? No to nie ma aż tyle miejsca w jakimś tam dużym schronisku. Ale to sale jadalne, no to dwie takie potężne. No zresztą widzicie teraz, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o klimat w schronisku... No super, te duże okna, po prostu takie alabary. Przy tych oknach siadasz, jesz i patrzysz na góry. Z widokiem też na Tatry. My akurat nie widzieliśmy, no bo nad Tatrami chmurki, więc... No niestety. No i przejrzystość też nie jest idealna. Nie, nie, nie. Ale mega klimatycznie, bardzo ładne schronisko i naprawdę... No, chcieliśmy już tam zostać, no ale musimy iść dalej i coś wam jeszcze pokazać. Gdyby nie to, że tak, że trochę jeszcze kilometrów przed nami, w tej trzydniówce, to pewnie byśmy się skusili na nocleg, bo naprawdę jest mega klimatycznie, jeżeli chcecie jakieś fajne schronisko. Polecamy. Naprawdę. Baczówka pod Wierchomlą jest piękna. Idziemy sobie teraz przez taki bukowy las. Po wyjściu ze schroniska ten szlak tak niebezpiecznie uderzył w górę. Ale tylko na chwileczkę i potem... I potem jakoś to się wypłaszczyło, tak znaczy wypłaszczyło. No tylko jest pod górkę, ale bez przesady. I teraz się obawiamy, że końcówka nas zaskoczy, że po prostu, bo wchodzimy na górkę. Jaką górkę wchodzimy, Tomku? No właśnie na tą, co tutaj napiszemy, bo zapomnieliśmy, jak ona się nazywa. I to będzie jedyna górka, tak? Znaczy nie jedyna, najwyższa chyba. Najwyższa na dzisiejszej wycieczce przynajmniej. Taką mamy nadzieję. No, także idziemy sobie naprawdę taką spacerową trasą. Trudności żadnych. Wow, no właśnie tak, jak mówi Tomek. No, dokładnie. Nie, no kamienie są po prostu... Takie małe, więc... No i co? I weszliśmy na tą górę, co wam pokazywaliśmy. Teraz mamy ściągę, bo akurat patrzymy, jak się nazywa. To jest runek. Runek. Tak, runek. I runek co z tym runkiem? No jakoś łatwo to poszło, no. Bardzo, zaskakująco. No, także. W ogóle żadnej trudności na wejściu. No ale po obiedzie to jest inaczej. Może dlatego. Ale złapaliśmy 100 z hakiem metrów. Od schroniska 200 prawie i to tak bardzo szybciutko, no bo... No dobrze, teraz szybkie tak spojrzenie na mapę, czy dobrze myślimy, że idziemy. Tak, troszeczkę sprzęty sobie przeładowaliśmy. I ruszamy dalej. Lecimy dalej, także skończyliśmy niebieski szlak. Zaczynamy czerwony, czyli to już jest główny szlak Beskidzki. Idziemy sobie tym głównym szlakiem beskidzkim. No.
Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakby od tego czerwonego szlaku, na który weszliśmy, od tego miejsca do skroniska, do którego idziemy, to jesteśmy gdzieś w połowie, plus minus? Chyba trochę dalej. Trochę dalej. Sądzę, że jakieś 3 km nam zostały. No właśnie, i tak wam powiemy, że widokowo to tutaj jest ogólnie ciężko na tym głównym szlaku. No nic. Drzewa tam z lewej, drzewa z prawej. Gdzieś tam coś, no teraz coś tutaj się z boku odsłoniło. Ale no to tak wrzucimy wam drzewa, no. Wrzucimy wam jeszcze jakieś tam zdjątko. To co nam się udało złapać, no ale jakby fajerwerków to nie ma tutaj. Nie ma. Próbujemy nocować na hali Łabowskiej, tak? Łabowskiej, tak? Chyba tak, hala Łabowska. Tam jest schronisko, no i jak sama nazwa mówi hala, to liczymy na to, że tam tych drzew będzie trochę mniej i gdzieś tam się jakiś widok otworzy, chociaż... No, tylko problem mamy taki, że już jest godzina 18 chyba, tak? No już chyba po. No właśnie, zostało może tak godzina, może półtorej jeszcze jakiegoś światła, żeby coś nagrać. Bo później już będzie ciemno. Więc musimy chyba przyspieszyć. No, więc raczej już tutaj nie będziemy się skupiać na szlaku, bo cały czas on wygląda tak samo. Nikogo tutaj nie ma oprócz nas. Zresztą nie dziwne, bo już jest późno. Ale w ogóle jest bardzo, bardzo mało ludzi w ogóle na tych szlakach, na których dzisiaj jesteśmy. Tak. To wam musimy... O, właśnie ktoś idzie. Dwóch facetów. Turystów. Nareszcie ktoś. No widzisz. Cześć. 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 No, także odwołujemy, nie? Bo dwie osoby spotkaliśmy jednak na szlaku. Ale jakby to jest wszystko. No. Także coś jeszcze tam mamy do dodania? Nie, śpieszymy się, żeby coś jeszcze nagrać dzisiaj. No, także raczej już z tego szlaku wiele wam nie pokażemy. Lecimy do hali. Na halę i tam się pewnie zobaczymy. To do zobaczonka. No hej. No właśnie. Jak widzicie, udało nam się dotrzeć na halę Łabowską. Mam nadzieję, że widoczek widać, także... Coś tam może widać. No. Jednostronny ze schroniska, ale za to bardzo, bardzo urokliwy. Mhm. Także sympatycznie. A mieliśmy już obawę, że hala jest tylko z nazwy została. Tak, ale jednak ale jest. Ale coś jeszcze jest, widać. Jest. Nie jest tak źle. Naprawdę jest przyjemnie. Odnośnie naszej sytuacji? No, sprawa jest w toku. No, może tu zostaniemy, a może nie. I... Tak, także czekamy na werdykt. Plus czy minus? Tak. Także zobaczymy. Perspektywa kilkunastu kilometrów jeszcze. Tak, bo opcje mamy takie, że albo zostajemy tutaj, nocujemy, albo już na czołówkach wracamy do... Znaczy wracamy, no lecimy do Rytra. Można powiedzieć, że wracamy, no bo już tam byliśmy dzisiaj. Ale to no, nie tą trasą. Tak, więc jakieś tam 10-12 kilometrów do Rytra, pewnie coś koło tego. No, także może być tak, że nam się wycieczka przedłuży. Bardzo. Bardzo byśmy tego nie chcieli. Oj, bardzo. No ale cóż, no. Wiedzieliśmy, że tak może być.
teoretycznie jesteśmy na to przygotowani, ale tak naprawdę ani psychicznie, ani fizycznie nie chcemy tego. No nie mamy namiotu nawet gdzieś tu. No dokładnie. Może takie duże plecaki, to tam nie ma namiotu. Śpiwory mamy, karimaty mamy, jakiś tam sprzęt do spania jest ogólnie, ale... Ale nawet nie wiemy, czy przymrozek zapowiada. No, niekoniecznie na świeżym powietrzu, także raczej jesteśmy przygotowani na spanie w jakimś pomieszczeniu. Nie musi to być łóżko, nie musi to być ciepłe łóżko, ale kawałek ale podłogi. Jakieś pomieszczenia są. Jakieś wiatki są, także może gdzieś tam się od wiatru uda schować. No ale wiadomo, jak to noce w górach są różne. No, na pewno nie byłoby za ciepło nam tak. No, także już tutaj w oczekiwaniu na nocleg, na decyzję dostaliśmy po kufelku złotego płynu, no i czekamy. No i czekamy. No, także słuchajcie, jak wszystko się powiedzie, no to cóż, to już się żegnamy na dzisiaj. To się żegnamy na dzisiaj i zobaczymy się rano. Dziękujemy, że dotarliście do tego momentu. Jak już tu jesteście, to poprosimy o lajki, jak jeszcze nie ma. Subskrypcja. No i co jeszcze? No i komentarze. Komentarze, komentujcie, piszcie, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Co się podoba, co się nie podoba. Krytykę też lubimy. Także konstruktywną. Nawet hejt taki, ale malutki, malutki. Dobra, już was nie męczymy, to do jutra. Cześć. No, halo, halo. No, halo, halo. Nie, nie działa. Jak nie działa? Dźwięk. Nic nie słyszę przynajmniej. Raz, dwa, trzy. To jest włączone, ale nie. Nie miga mi tutaj nic. Pytanie, jak to. A to nie tu miga na tym? Nie wiem. I co? A przypomniałeś sobie, jak to się nazywa? Na ry jakoś, nie. Kurek? Nie. No nie przypomniałem. No to... O Boże, jedno wiecie, cały no możesz czas pamiętał. Możesz na ujęciu zobaczyć, no. No dobra. Już nie będę przewijał. Już dobra, niech będzie, że pokażę. K***a, jaki kawał.